Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Szakesów i Fidgetesów. O, nie mamy nic do kibla. Dobry dzień był, już nie wspomnę o tym, że szybko musieliśmy zrobić awkę, ponieważ gdyż kończy się mont, więc wiecie o tym, że stosujemy tak zwaną taktykę sępa, czyli z każdej monety wyciskamy jeszcze z orzełka gówno, żeby wypuścił z dupki. Co w praktyce oznacza grę bardzo, bardzo oszczędnościową, czyli kończy nam się gryf. Awkę zrobiliśmy wcześniej tego dnia, dzisiaj już go nie będziemy kupować, jutro go kupimy późno. Więc dzięki temu jedną dobę na 24 dni, na 14 dni, które jest gryf, będziemy mieli bez gryfa, bez potrzeby gryfa, czyli tak naprawdę dwa gryfy w miesiącu dają nam 30 dni, a nie 28, czyli 2 dni w miesiącu dostajemy gratis, czyli powiedzmy, że w ciągu roku dostajemy no, prawie dwa gryfy za darmo. To jest dużo. To jest kolejne 50 grzybów, które oszczędzamy. Grając free to play, takich musimy się różnych zabiegów tutaj podejmować. 6, 7, 8, 9, 3. Później pytacie, skąd ty masz tyle grzybów? No to właśnie tak mam. Tu oszczędzę 2, tu 4, tu 5, tu 10 i się zbiera. Ktoś, kto takie rozrzuca na lewo i prawo, roluje sobie poty, nie wiem, klika jakieś głupie entery czy coś, no to później nimo, tak? To później nimo. I później jest halo, jak on? Free to play, ma 700 grzybów, niemożliwe, gra na gryfie, 3 paski cały czas i ma 700 grzybów, oszukuje, kupuje, dostaje. No, moi drodzy, niestety życie to jest takie, że własne niepowodzenia najczęściej zganiamy na innych, nie? To nie jest tak, że ktoś jest ciemnogrodem i jak ciemnogród gra, tylko to jest zganianie na kogoś innego, a on oszukuje, nie? To trochę tak jak Jasgoro, nie? Swoje niepowodzenia i braku skilla z koła na przykład odzwierciedlam w tym, że to Goro oszukuje, nie? W statach. To trochę tak ze mną też jest. No cóż zrobić? No, każdy jest tylko człowiekiem. Nic z tym nie zrobimy. Gdzie ja tam spadłem? A nie, 119. Dobra, to jeszcze nie naspadałem, nie wiadomo ile. Już myślałem, że gdzieś spadłem na 200, no bo już pierwsza pota mi się skończyła. Już myślałem, że będzie straszny problem z 10 atakami. W sumie nie było tak źle. Mam bez poty na wytrzymałość i w sumie nie mam żadnej poty. No i nie będę miał, no. Za 3 dni mi się skończy ta, za 5 dni ta. Mamy tutaj jedną nieśmiertelkę. Bardzo, bardzo dobre dni dzisiaj, ponieważ gdyż talizmany na W46 wyczyściły mi bardzo plecak, a na W47 w końcu klaty. Więc no, plecak po prostu pusty. Plecak pusty, więc dobre dni, jeśli chodzi o wiedźmy. Dobra, nie mamy tutaj nic do kibla, to chodźmy na koło, bo może coś dostaniemy. Expik, drewno, no pewnie, ale są i 3 grzybki, i 7 milionów złota, i trochę expa, i znowu 3 grzybki. 6 grzybków to już jest spoko. Przy 9 już jest zarąbiście, przy 12 już zarabiamy. Więc jest dobry dzień, jedno złoto tylko, ale 12 grzybów, więc akceptuję. Co to za item? 1 700 000, no to nie jest dobry item do wrzucenia do kibla. Coś musimy wrzucić do kibla w takim razie. 2,5 miliona. 1 500 000, no to jest pierwszy kandydat. Ma dużo kryształu i 1 500 000. Pytanie, czy ja chcę? No dobra, wrzucę to. Niech będzie. Załóżmy, że wrzucamy codziennie, no załóżmy. Nic innego nie wypadło, to wrzucamy to. Zgadza się? Zgadza się. Zbrojownik w gabinecie magii. Nic, chodźmy na pety. Złapany nasz magut. Ale najpierw dokarmimy sobie Roguna. Żeby miał papu. Tutaj Jęzognix. Tutaj Głębion. 2 i powiedzmy 2 wrzucimy już do Szlałwęża. Niech też rośnie pomalutku. Nie wiem, bez znaczenia. Pomalutku, tak sobie dla jaj rozrzucamy te pety. W walkach ciekawa historia, bo dzisiaj wygraliśmy 3 walki już. O, tylko 3, myślałem, że 4. No to niedobrze. O, tego gościa żeśmy zlali, tak mi przykro. No brak skilla. Ewidentny brak skilla, skoro Poseidon kończy. Nawet nie musi 20 pet walczyć, no to brak skilla. Jeżeli o czymkolwiek można tutaj w tej grze mówić o skillu, to jest jedyna rzecz, która wymaga skilla, czyli klikanie plusika i podanie właściwych danych karty płatniczej. To jest jedyna rzecz, która wymaga skilla.
tej grze nic więcej nie wymaga, a reszta to jest jak wiatr niesie, to wiecie, to jest tak jak staniecie na środku pola i zaleci wam gównem. To wcale nie jest ważne, że ktoś bąka puścił, to jest, wcale nie znaczy, że to ktoś bąka puścił, po prostu mógł zawiać wiatr z lewej strony na prawą albo coś tam, nie? Więc no... To tak samo tutaj, jak RNG zawieje, tak was gówno spotka. Pięciogłowej hydry jeszcze nie zlejemy, aczkolwiek miło, że już do połowy schodzi, to już są dobre wiadomości, bo niedługo może się okazać, że padnie. Ja cały czas unikam sytuacji, w której no wziąłbym wszystkich z intą na oficerów i udawał tutaj wielkiego kozaka i cwaniaka. Jeżeli ja mam wpływ na taką gildię, to nie chcę tego. Nie jest to warte robienie jednej hydry więcej, jakiegoś zamieszania z 40 oficerami, zaraz 30 płaczków się znajduje. A czemu on ma oficera, ja nie mam. A co zrobić, żeby dostać oficera, a co tam ten, ja też bym chciał, albo coś tam, nie? No, to trzeba takich rzeczy unikać, bo to, wiecie, nie ma co. 11, 200, 6, 600. Nie jest warta jedna hydra jakiejś kombinacji. Kto się tam chce to bawić, niech się bawi, jego sprawa. Jak nie umie inaczej grać, to niech kombinuje na każdym kroku, nie? Jego problem, jego sprawa. No dobra, to co? Próbujemy ostatnią. Czyli albo będzie 4-1, albo 3-2. No to jedziemy. Nie ma peta z dupy. Gościa ma klocka. My jeszcze klocka nie mamy i to jest ten problem, którym my mamy czasem. Ale on ma niskiego klocka, więc ten klocek nie będzie miał wpływu na grę i będzie spoko, więc niski klocek, no nasz klocek, nie dość, że my go jeszcze za jakiś czas dopiero zdobędziemy, to jeszcze on będzie levelował ileś czasu, no to będą dramaty. W ogóle ziemia w tej chwili najgorzej u mnie wygląda z żywiołem. Jaka wymiana uczciwych krytyków, krytyk za krytyka, 4-1. Ziemia to mój najgorszy żywioł, bo już wszędzie wyłapałem wszystkie pety, więc już teraz tylko kwestia pokarmić. Natomiast w ziemi to i święta wielkanocne, i zielone świątki, i ta nieszczęsna 20 kopalnia, w której dopiero budujemy 16. No jeszcze będzie to trwało trochę czasu, niestety. No, ale jest kolejna dobra wiadomość, mianowicie w związku z tym, że są dzisiaj ozdoby, no tego nie chcę. To możemy, zostawiłem to na odcinek, żeby to sprzedać, 20 milionów i odzyskujemy wciul kryształu Taps. Dzięki temu możemy wrócić do naszego systemu, czyli 11, 11, 11, 10, 11, 11, 11 i to do 11. O. I jest tacy. Jest wszystko podniesione na 11, broń na 10. Dobra. Co dalej? 1 700, buty 2,5. Dalej te dwa epiki dostałem dzisiaj z karczmy. Plus 24 złoto. I takie se coś tam do złota. Wiemy o tym, że sobie po prostu te rękawice schowamy na kiedyś do plakata i to też do plakata. Tu już nie mam żadnego epika, niestety, więc no z epikami tak se stoimy. W sumie dostaliśmy te dwa do plakata, więc jest dobrze, bo dzięki temu mamy, to do wiedźmy, dzięki temu mamy trzy do plakata, nie? I broń, powiedzmy cztery do plakata mamy. Odłożone epiki, bo to jest do sprzedania, no i to powiedzmy też. Czyli mamy 4 plakata do epika, 4 epika do plakata w razie czego. Źle nie jest, jeszcze 2 dni będzie epików, więc coś jeszcze dostaniemy. Kup premię, no to już to mnie nie interesuje, tu gildia kliknięta, tu ataki zrobione. No już bardzo blisko jesteśmy tego achievementa, jeszcze 43 punkciki. Więc lada chwila będzie achievement na 5000 i będę mógł przestać atakować te głupie twierdze. No i dobra, plecak się tak jak mówię oczyścił. Teraz by się przydało może, żeby klaty wjechały albo pierścionki. To by się też dużo oczyściło. Mamy dość sporo pierścionków, dość sporo klat. Więc teraz naszym MVP tutaj by były klaty albo pierścionki. 3 miliardy 200 prawie, podczas gdy mag 3 miliardy. Biedny mag jest, biedny. Dymany na każdym kroku. No nic, chodźmy do naszego tego gościa, co go dymają na każdym kroku. On kibel ma wrzucony, więc chodźmy na poszukiwanie klepsydr. 10 klepsydr, lepsze niż 0. 1250 kryształu, lepsze niż 0. Bierę. 1250 kryształu to jest tak, jakby wam 5 razy po 250 wypadło, więc to jest dużo.
Następnym razem się uda. Ale chciałbym dostać klepsydr trochę. Trochę więcej niż 10, dobra, kolejne 10. No tak przydałaby się czwóreczka w klepsydrach do wygrania, albo najlepiej piąteczka. No dobra, nie pogardzimy złotem, może wypadnie jeszcze jakieś, no nie, 300 tysięcy. To słabo. To słabo, 2600, 2700, 2800, 2900, 3... 6, 7, 8, 9, 3, 3, 100, 3, 200, 3, 300, 3, 400, 3, 500. I jedziemy dalej. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, już nie kupię. No dobra. 10 ataków zrobionych. Tutaj też się lada chwila. Poty będą kończyć. Zbrojownia, gabinet magii. Tu nic nie mam odłożonego, bo już wszystkie napierśniki opierniczyłem. Teraz byśmy chcieli czapki, może buty. Ale wygląda to dość fajnie. Pierwszy epik, który dzisiaj wyleciał z karczmy. Taki se po prostu na plakat. No i brońka. Brońka, moi drodzy, wyleciała nam z misji plus 60, też 5 stat. Trochę gorszy rozrzut, taka sama runa. Nie jest to warte kombinacji alpejskich i marnowania naszego wspaniałego beryla na letki upgrade tylko. Nie jest to warte, nie polecam, więc ta brońka po prostu będzie naszą brońką na potrzeby plakata, nie? A to się sprzeda kiedyś. Dobra, dowiedzmy. Okej. Mykej, co tu mamy? Hydrę? O, jakiś atak Polish Vikings. Wreszcie się chłopcy zorientowali, że powtarzanie tego samego ataku nie ma kompletnie sensu, jeżeli się raz wygra, raz przegra. Oby to zastosowali na dłużej. Dziś 4-0 na razie w petach. Jest szansa, że Maguś wyciągnie piątala. Więc zobaczymy. Jęzognik z Rozpir tutaj wjechał i rozpirzył. Kosmarros Husarri. No sorry. Sorry, Kosmarros Husarri. No sorry. Easy fight. Runjab. O, tu w ogóle kapturnik jakiś fajny był. 7,5-minutowa misja, 21 milionów expa. Bardzo, bardzo ładna czerwona. Misyjka. Były jeszcze dwie takie. Jedna umaga, jedna od druida, ale nie zapisały mi się, bo robiłem awkę na Noxie, żeby szybciej. Żeby mi się ten pet nie skończył, nie? No więc jakoś mi skliknąłem. Za szybko chciałem oglądać, nie? Za szybko chciałem oglądać, mi skliknąłem i nie wyskoczyło. No, zdarza się. Zdarza się najlepszym, także Mac miał dwie dobre misje na expa czerwone, a druid jedną. No i dobra. To mamy zrobione. Jest ok. To odebrane też jest ok. A ten odebrać trzeba. Chodź tutaj. 9300, 9400. No mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Top 90, czyli trzymamy. Cały czas to jest fajne, że cały czas trzymamy się tego top 100. Rzekłbym, że jest to już nasze spokojne miejsce, gdyby nie to, że zaraz potracimy poty. Natomiast można już rzec, że no jesteśmy zasłużeni w tym top 100. Już to są tygodnie, kiedy nie wypadliśmy z tego top 100 i to oznacza, że po prostu zasługujemy na to top 100. Po prostu zasługujemy i to jest fajne, to jest fajne. Padną nam poty, pewnie wylecimy z tego top 100, no ale no cóż, no. Ale wiemy już, że zasługujemy. Wiemy już, że zasługujemy. Oczywiście nie będę rolował potek, tylko po to, żeby się podniecać, że jestem chwilę przez top 100 i zmarnować grzyby. No musicie takie niestety porady zachować dla siebie i swojego grania. Ja takiego grania nie zaakceptuję, nie? Witam. No dobra, jedziemy. Co potrzebujemy? Grzyby i pieniądze. Standardowo 8 milionów, 15 milionów. Dobrze, dobrze. 3 grzyby. No. 8, no to małe złoto, troszkę zbyt małe złoto, żeby się z niego cieszyć, no pota też nie jest dobra, ani to złoto, ani to grzyb, no tylko 3 grzyby z koła, pota do śmieci, tylko 3 grzyby z koła, jakieś gówno złoto, no jesteśmy dalej 150 milionów w plecy do druida, no i niestety gówniane grzyby z koła, tylko 3 i to jest problem, dobra, tu wrzucamy wszystko na roguna, może jednego maguta damy. Tu idziemy do Ponikonika na 200. To na Jęzogniksa, a to na Dingdonga. Dobra, 4-0.
945 na 1004 szansa jest, aczkolwiek jeżeli on ma w 19 pecie 200, no niestety, klocek, tyrek, klocek. Czyli przegraliśmy, czyli 4-1. Ten klocek jest 200 pewnie, 185 już wystarczająco duży, żeby mi zdjąć sporo tyrka, więc niestety. No i będziemy się bujać z tym klockiem jeszcze dość długo, bo tutaj tak samo 7 dni do kopalni, więc no nie wygląda to ciekawie. Ale cóż, nic nie poradzimy na to. Mamy to, co mamy, mamy to, na co zasługujemy. No i dobra, no co? Wszystko przeleciane. Pięknie, ślicznie i cudownie. Za godzinę kończy się gryf, więc będziemy biedaki przez dobę. Trzymajcie się, trzymanderko i pa pa!